Chyba nikt, nawet prezydent Władimir Putin, nie spodziewał się, że ta wojna potrwa tak długo. Lada moment minie pierwsza rocznica rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę. Inwazji i wojny, która zmieniła nie tylko Ukrainę, ale i cały świat. Mam dla Was dzisiaj krótkie podsumowanie. Zobaczcie, jak ten ostatni rok zmienił życie milionów mieszkańców Ukrainy. Rok wojny na Ukrainie kosztował życie tysięcy ludzi. Ile dokładnie? ONZ doliczyła się co najmniej 7 tysięcy zabitych cywilów na Ukrainie, ale w praktyce może ich być nawet 40 tysięcy. Ukraińska armia straciła co najmniej 13 tysięcy żołnierzy, a Rosjanie co najmniej 14 tysięcy. Stany Zjednoczone twierdzą jednak, że faktyczne straty to około 100 tysięcy żołnierzy po stronie ukraińskiej i tyle samo po stronie rosyjskiej. Norwegia twierdzi, że zabitych rosyjskich żołnierzy może być nawet 180 tysięcy, czyli ponad 10 razy więcej niż Związek Radziecki stracił w Afganistanie. Wśród ofiar ma być też aż 30 tysięcy wagnerowców, rosyjskich płatnych najemników. W sumie Rosja straciła najwięcej żołnierzy od II wojny światowej. To wszystko razem oznacza, że pierwszy rok wojny mógł kosztować życie ćwierć miliona ludzi. Rosyjska inwazja to także tysiące popełnionych przez Rosję zbrodni wojennych. A dokładniej, Unia Europejska doliczyła się 65 tysięcy zbrodni. Te najbardziej znane to masakry na cywilach w Buczy, Hostomelu czy Irpieniu, bombardowanie dworca kolejowego w Kramatorsku oraz teatru w Mariupolu, w którego podziemiach chroniło się około 1000 cywilów. Ponad połowa z nich zginęła pod bombami. Konflikt spowodował też największy kryzys uchodźczy w Europie od czasu II wojny światowej. Swoje domy musiało opuścić 13 milionów Ukraińców, czyli niemal 1/3 populacji. Z Ukrainy wyjechało 8 milionów osób. Połowa z nich zarejestrowała się w sąsiednich krajach. Najwięcej, bo 1,5 miliona w Polsce, a większość z nich to kobiety i dzieci. Koszty finansowe tej wojny także są ogromne. Straty po stronie ukraińskiej liczone są w miliardach dolarów. Według naukowców z Kijowa straty to 113 miliardów dolarów, a koszt odbudowy to 200 miliardów dolarów. W całym kraju jest co najmniej 40 tysięcy zniszczonych budynków, w tym 2700 szkół, 1200 szpitali i przychodni i ponad 100 kościołów. Cała ukraińska gospodarka straciła prawdopodobnie prawie połowę swojej wartości. Amerykański Forbes wyliczył, że Rosja wydała już na imperialistyczne fantazje Władimira Putina 82 miliardy dolarów, czyli 1/4 swojego rocznego budżetu. Zachód wydał już miliony na pomoc wojskową dla Ukrainy. Najwięcej, 20 miliardów dolarów, wydały Stany Zjednoczone. A ludzie na całym świecie w prywatnych akcjach charytatywnych zebrali do tej pory ponad 500 milionów dolarów. Ukraina to oczywiście jeden z głównych tematów, jakim w ciągu ostatniego roku zajmujemy się tutaj na kanale podcastu Świat na YouTube. Ale mamy też dla Was interesujące historie i materiały z innych zakątków świata, na przykład z Bliskiego Wschodu. Subskrybujcie ten kanał, powiedzcie o nas swoim znajomym i zaglądajcie do nas często. Do zobaczenia!